Myśl Polska TV prezentuje Minął Tydzień. Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska w żelaznym składzie. To już staje się formułką dosyć uciążliwą, ponieważ cały czas występujemy w żelaznym składzie. Kolega Przemysław Piasta Poznań, dzień dobry. Dzień dobry, witam kolegów, witam Państwa. Nikt nie wyjeżdża na wakacje. Kolega Adam Śmiech-Pabianice. Witam Państwa, witam kolegów. I kolega Mateusz Piskorski, wirtualny Szczecin. Dzień dobry wszystkim ze Szczecina. To właśnie, chociaż czasami kolega nadaje ze Szczecina, ale nie można sprawdzić. Jan Engelgard, Warszawa. Proszę panów, temat tygodnia narzuca się sam. Otóż przed szczytem NATO odwiedził nas Wołodymyr Zełenski, oczywiście w drodze na szczyt NATO. I w ciągu jednodniowej wizyty ogłoszono po kilku spotkaniach, oczywiście wcześniej to wynegocjowano, proszę państwa, tak zwaną umowę o bezpieczeństwie między Polską a Ukrainą, o której wcześniej nikt nie wiedział. Była to, nazwijmy, taka niespodzianka. No i po paru dniach Konfederacja w oświadczeniu Krzysztofa Bosaka stwierdziła, że jest to umowa nieważna, ponieważ nie była procedowana zgodnie z konstytucją, a jest to umowa międzynarodowa dotycząca między innymi spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. I Krzysztof Bosak powiedział, że zgłoszony zostanie wniosek o postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Czyli mamy do czynienia z dosyć mocnym strzałem, żeśmy narzekali ostatnio na Konfederację, że nie wykorzystuje tego tematu, o którym mówimy w każdym programie, czyli nastrojów antywojennych w Polsce, przeciwstawiających się pogłębianiu czy też nieograniczonej pomocy dla Ukrainy. I zdaje się, że mamy pierwsze efekty tej zmiany nastrojów społecznych. Konfederacja jednak zdecydowała się uderzyć dosyć mocno. Ale zanim ocenimy to, jakie to ma szanse i co to może oznaczać dla naszego życia wewnętrznego, no, bym poprosił któregoś z kolegów o to, co jest w tej rzeczonej umowie i jakie są okoliczności jej przyjęcia. I tutaj podjął się tego zadania kolega Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Tak, podejmuję się tego zadania na ochotnika, szanowni państwo, dlatego że przeczytałem ten dokument. Przeczytałem go, rzecz jasna, post factum, po tym jak został on podpisany i ogłoszony. Co ciekawe, został ogłoszony na stronie premiera w takiej formie nieedytowalnej, nazwijmy to. To utrudnia kopiowanie tekstu, to utrudnia wyszukiwanie poszczególnych parafraz. Jest to po prostu skan dokumentu. I szanowni państwo, ja nie przeczytałem oryginału dokumentu, przeczytałem wyłącznie jego tłumaczenie, bo tutaj ciekawostka, ale znacząca ciekawostka, oryginał tego dokumentu został sporządzony w języku angielskim. Przypominam tym z Państwa, którzy są słabi z geografii, że język angielski nie jest językiem urzędowym ani na terenie Polski, ani na terenie Ukrainy. A zatem mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją w świetle prawa międzynarodowego, kiedy dwa podmioty, kiedy dwa państwa zawierają umowę bilateralną w języku dla siebie obcym. To jest coś absurdalnego, ale jeśli przypomnimy sobie to, o czym rozmawialiśmy w poprzednich programach, czyli to, że różne państwa podpisują umowy podsyłane im przez Stany Zjednoczone. Przed chwilą taką samą, niemalże taką samą umowę podpisała Rumunia. Ona się różni doprawdy w szczegółach. Po prostu wasale Ameryki zmuszani są do podpisywania tego typu umów z Ukrainą. Umów, które brzmią w bardzo, bardzo podobny sposób i te umowy generują bardzo, bardzo podobne zobowiązania. Dlaczego mówimy umowy, a nie porozumienie? Ten dokument, którego pierwszą stronę Państwo tutaj widzicie, wyraźnie nosi tytuł Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Ale ten dokument, ze względu na zobowiązania, które bierze na siebie strona polska, zdecydowanie powinien mieć charakter umowy międzynarodowej. Donald Tusk i ten rząd Donalda Tuska ma tendencję do łamania prawa. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Próbowali skutecznie zresztą zmienić zarząd telewizji polskiej na mocą uchwały sejmowej, a nie ustawy sejmowej. I co rusz, podporządkowując sobie kolejne organa państwa, posługują się metodami, które przekraczają obowiązujący w Polsce system prawny. A zatem nie jest to aż takie zaskakujące, to po pierwsze, a po drugie,
W innych państwach, które dziwnym trafem z Ukrainą zawarły analogiczne dokumenty także w języku angielskim, również miały one formy porozumienia, która z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest po prostu nieważna, jest najzwyczajniej w świecie niewiążąca. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje wprost, że w takich sytuacjach zawieramy umowy międzynarodowe. Te umowy muszą przejść pełną ścieżkę legislacyjną przez parlament, muszą uzyskać podpis prezydenta po to, aby ratyfikacja była pełna i była skuteczna, do tego momentu one nie obowiązują. No ale co z tego, że nie obowiązują, skoro i tak pewne rzeczy, niezależnie od tego, że niezgodnie z prawem, będą miały miejsce. Umowa, szanowni państwo, ma 24 strony. Ja nie będę referował wszystkich jej zapisów, ale zwrócę uwagę na kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę. Część trzecia tego dokumentu to jest część dotycząca współpracy wojskowej i ta część z naszego punktu widzenia jest najbardziej interesująca. W tej części, szanowni państwo, Polska zobowiązuje się do tak naprawdę wspierania prawdopodobnie za darmo Ukrainy poprzez dostawy jej sprzętu, cytuję, o znaczącej wartości i wyposażenia wojskowego. O znaczącej wartości. Całe to porozumienie, czy de facto umowa, jest skonstruowana w taki sposób, że de facto określa ona obowiązki Polski i prawa Ukrainy, a zatem to Polska zobowiązuje się do całej masy rzeczy, a Ukraina te rzeczy, czy te czynności na własną rzecz przyjmuje właśnie ze strony polskiej. Jest taki charakterystyczny, kuriozalny zapis, który w jednym z poprzednich programów omawiał już w przypadku innej umowy Mateusz Piskorski. Tu akurat druga część rzeczonej umowy. Ja tutaj, szanowni państwo, zacytuję paragraf pierwszy w całości. Cytuję: w przypadku ponownej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie po zaprzestaniu obecnych działań wojennych lub w przypadku znaczącej eskalacji obecnej agresji na wniosek z jednego uczestników, uwaga, co nastąpi, skonsultują się oni w terminie 24 godzin w celu określenia środków potrzebnych do przeciwstawienia się lub powstrzymania agresji. Szanowni państwo, tak naprawdę całe to porozumienie jest o niczym. Polska zobowiązuje się do całej masy rzeczy, ale niczego nie określamy w sposób sztywny, niczego nie określamy w sposób precyzyjny. Deklarujemy, że będziemy Ukrainę wspierać, że na rzecz Ukrainy będziemy przekazywali znaczące ilości uzbrojenia o znaczącej wartości, ale to wszystko, szanowni państwo, jest zapis nieostry, to jest zapis wyjątkowo nieprecyzyjny. W tym przywołanym przeze mnie fragmencie mamy już rozmycie treści do tego poziomu, że tej treści de facto nie ma. No bo w przypadku ponownej rosyjskiej agresji to jest rzecz czytelna. Po zaprzestaniu obecnych działań wojennych to też czytelna sprawa. Lub w przypadku znaczącej eskalacji. No co oznacza znacząca eskalacja? Czy znaczącą eskalacją jest przesłanie, przekazanie jakiegoś nowego rodzaju uzbrojenia na rzecz wojsk Federacji Rosyjskiej, czy zwiększenie zaangażowania fizycznego tych wojsk, czy użycie jakiegoś konkretnego rodzaju broni? No nie wiem, a zatem ten zapis jest całkowicie nieostry, a zatem nie ma de facto żadnej skutecznej mocy. No i co w takiej lub owakiej sytuacji strony porozumienia zrobią? Skonsultują się w terminie 24 godzin. No skonsultują się i co z tych konsultacji wyniknie? Również, szanowni państwo, nie wiem. A zatem mgliste deklaracje, ale deklaracje o tym, że Polska Ukrainę będzie wspierała. Mnóstwo zapisów o charakterze, nazwijmy to, moralizatorskim, wskazujące, jak to Ukraina jest niewinną ofiarą, a jak to Rosja jest podłym agresorem, i zero konkretów. Bardzo, bardzo dużo wodoleństwa. Tak czy inaczej, tego typu umowa jest dla Polski, szanowni państwo, niekorzystna. Niekorzystna z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że Polska podejmuje niejasne, ale jednak zobowiązania, nie oczekując żadnych zobowiązań od drugiej strony. Ukraina nie zobowiązuje się w tym porozumieniu dokładnie do niczego. Skandaliczny jest także sam tryb przyjęcia tego typu aktu. Jest on niezgodny z polskim prawem, jest wprost niezgodny z konstytucją, ale jest także niezgodny z obyczajem. To, szanowni państwo, nigdzie nie było konsultowane. My, suweren, my, naród, obywatele, dowiadujemy się, że premier w naszym imieniu podpisał z obcym państwem, które jest
trakcie wojny. Jakieś porozumienie, jakieś gwarancje dla tego państwa, bo tak możemy określić charakter tego porozumienia czy tej umowy, w ogóle z nikim się nie konsultując. Nie konsultując się z Sejmem, nie konsultując się z innymi konstytucyjnymi organami, a więc zupełnie, że tak powiem, poza procedurą prawną i poza kontrolą publiczną władz państwa. No i szanowni państwo, taka wisienka na tym torcie to jest fakt, że treść tego porozumienia została wprost przesłana nam z ambasady Stanów Zjednoczonych i przyjęta w języku angielskim jako języku obowiązującym. Polska Rzeczpospolita Ludowa nie była państwem w pełni suwerennym. Polska Rzeczpospolita Ludowa w znacznej mierze uzależniona była od swojego wielkiego radzieckiego sojusznika. Prawda jednak jest taka, że wtedy przynajmniej dbano o pozory. Było niewyobrażalne w tamtych warunkach geopolitycznych, aby Polska Ludowa podpisywała porozumienie, dajmy na to, z Albanią czy z Jugosławią w języku rosyjskim. To, szanowni państwo, byłby gigantyczny skandal. Tymczasem w tej chwili Polska podpisuje porozumienie, które de facto jest umową, z Ukrainą w języku angielskim, no i wszyscy udajemy, że pada deszcz, kiedy po prostu na nas plują. I tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że koledzy będą mieli całkiem sporo do dodania, bo tutaj tych wątków jest jeszcze cała masa, ale nie chcę sam zagospodarować całego programu. Dziękuję. Tak jak kolega wspomniał o Polsce Ludowej, to nie to, że zachowywano pozory. Takie były reguły, które uważano za naturalne, że umowy się podpisuje w językach dwóch państw, które je zawierają. Nikt nawet nie myślał o czymś innym. Ale to, co jak kolega zreferował, to znaczy, ja odniosłem wrażenie, że nie jest tak źle. To znaczy, że te zapisy są nic nieznaczące, czyli oprócz tego skandalu, o którym mówi Bosak, i tu jest ten spór, który jest między prawnikami Konfederacji i jakimś tam prawnikiem czy kancelarią prawniczą, która broni tej, no właśnie, umowy czy porozumienia, że to jest tylko tak jak list intencyjny, czyli że to nic nie znaczy, list intencyjny, natomiast Bosak twierdzi, że jest to umowa, która wiąże nas bardzo poważnie i że powinna być podlegać właśnie tym regułom prawnym, które obowiązują przy zawieraniu umów. Czy tak możemy to zinterpretować? Nie ma czegoś takiego jak list intencyjny w prawie międzynarodowym. Natomiast kolegom, powiedzmy sobie otwarcie, poprzedni rząd przekazywał Ukrainie wsparcie zupełnie na rympach, de facto bez żadnej podstawy prawnej. O tak po prostu by im się uwidziało, bez żadnego trybu, jak to swego czasu sformułował naczelnik Kaczyński. Bo tak, po prostu i już. Tego typu umowa, myślę, że koledzy więcej powiedzą o jej przyczynach i jakby geopolitycznych aspektach, stanowi podkładkę, powiedzmy to brzydko, jest to po prostu podkładka pod czynności, które i tak mają miejsce, bo przecież Polska cały czas wspomaga Ukrainę militarnie, organizacyjnie i materiałowo. Za chwileczkę zaczniemy na Ukrainę wysyłać polską energię elektryczną. Tak to praktycznie wygląda, zatem tego typu porozumienie jest dla Tuska pewnego rodzaju ochroną. Patrzcie, oto była jakaś podstawa do przekazywania na rzecz Ukrainy tej gigantycznej pomocy, a nie tylko nasze polityczne chcieństwo i nie tylko naciski naszego sojusznika czy hegemona. A tak przecież de facto było. Mateusz Morawiecki nie zadbał o te podstawy. Myślę, że Donald Tusk też by o nie nie zadbał, gdyby nie to, że dostał po prostu takie polecenie. Podobnie jak takie polecenie dostały władze, dajmy na to, Litwy, które zareagowały na nie entuzjastycznie, i Rumunii, które zareagowały na nie mniej entuzjastycznie, ale też do niego przystąpiły. Powiedziałem, ale podobno w 2016 PiS przyjął też jakąś, nie wiem, czy ustawę, uchwałę rządową, czy postanowienie, na podstawie której tą broń wysyłano. Ale też to nie przeszło całej procedury legislacyjnej. Pewnie wtedy by Platforma blokowała, a teraz PiS siedzi cicho. Czy kolega Piskorski uważa, że ta umowa ma jakieś znaczenie, czy tak jak kolega referował, że to jest taki papierowy tygrys? Miejmy nadzieję, że Przemek ma rację i że za kilka miesięcy powiemy, że to tylko i wyłącznie papier i tylko i wyłącznie spełnienie pewnego obowiązku narzucanego przez anglosaskie centra krajom podległym, krajom środkowo- i wschodnioeuropejskim. Natomiast co do samego trybu, otóż chcę bardzo mocno podkreślić, że o ile ja pamiętam, a pamiętam to sprzed lat jako ówczesny członek Komisji Spraw Zagranicznych, wszelkie umowy lub porozumienia podlegają, jeśli nie, nawet jeśli nie są przyjmowane w drodze ustawowej, to zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Zagranicznych Parlamentu, poza deklaracjami. Tytule tego dokumentu nie mamy
słowa deklaracja czy declaration, posługując się oryginalnym językiem jej sporządzenia, mamy tam porozumienie, czyli agreement, co wymagałoby chociaż skróconej debaty, dyskusji i opinii Komisji Spraw Zagranicznych polskiego parlamentu. Chociaż z drugiej strony zapisy konstytucyjne, obowiązującej przecież jeszcze u nas konstytucji z 1997 roku, stanowią wyraźnie, że w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, ze sprawami wojskowymi, militarnymi, Polska przyjmuje tryb ustawowy zawierania tego rodzaju umów czy porozumień, co znaczy, że Krzysztof Bosak w tym konkretnym przypadku w moim odczuciu ma rację. W moim odczuciu ma rację, że jest to dokument, który w zasadzie, a może o to chodzi, mówiąc pół żartem, pół serio, który w pewnym momencie można uznać za niebyły. Za niebyły, gdyż przyjęty z naruszeniem prawa, ogłoszony z naruszeniem prawa. Co do różnych zapisów tej umowy, ja zwróciłem uwagę na jeden, być może dość groźny dla dalszego ograniczania, z punktu widzenia dalszego ograniczania wolności słowa w Polsce. Otóż w tej umowie mamy zapis, właściwie cały jej rozdział jest poświęcony, uwaga, walce z propagandą i dezinformacją. Wspólnej rzecz jasna, której to strona ukraińska, strona kijowska, reżim byłego prezydenta Zełenskiego będzie określał to, co jest dezinformacją, jak się możemy domyślać, a co nie. Co jest rosyjską propagandą, a co nią nie jest. I na to w sumie w obliczu innych ważnych zapisów tego porozumienia mało kto zwracał uwagę. Tymczasem mamy tam anglosaskie określenie, zresztą skrót tego określenia nawet w polskim tłumaczeniu porozumienia się pojawia, określenie Foreign Information Manipulation Interference. To jest oczywiście masło maślane, moglibyśmy to przetłumaczyć jako zagraniczna ingerencja manipulująca informacją mniej więcej, tak, w wolnym tłumaczeniu. I tam jest kilka paragrafów poświęconych współpracy polsko-ukraińskiej w tym zakresie. Warto byłoby zatem zapytać, czy jedyną świętą obowiązującą prawdę będą teraz mediom polskim, czy osobom wypowiadającym się w sferze publicznej w Polsce, dyktować przedstawiciele reżimu kijowskiego. Jakie będą tutaj instrumenty? Bo nie wierzę w to, tam też pada takie dość kuriozalne stwierdzenie, że zgodnie z tym porozumieniem to strona polska będzie kształtowała przestrzeń informacyjną ziem, jak to określono, okupowanych tymczasowo przez Federację Rosyjską, bo też jest tam zapis dość kuriozalny, że Polska jako potęga soft power, miękkiej siły i medialny rozsadnik określonej narracji będzie przeciwdziałała rosyjskiej, uwaga, rosyjskiej propagandzie i dezinformacji na terenach okupowanych, tymczasowo tam podkreśla się, przez Federacją Rosyjską. No nie wiem jak, dlatego że jak dobrze zdajemy sobie sprawę, ani już na szczęście więdnące Bielsaty rosyjskojęzyczne, ani inne inicjatywy medialne czy propagandowe realizowane przez Warszawę nie mają praktycznie minimalnego nawet zasięgu w społeczności rosyjskojęzycznej Donbasu czy Zaporoża. A już tym bardziej Krymu. No ale bardziej niepokojące jest jednak co innego, podkreślam jeszcze raz. Właściwie zapowiedź tego, że Kijów będzie mógł ingerować w wolność słowa w Polsce, stosować czy sugerować władzom polskim, myśl zapisów tego porozumienia, określone ograniczenia wobec osób z tej wolności słowa konstytucyjnej, przecież w Polsce korzystającej. No i wreszcie, nieprzypadkowo moim zdaniem, zaraz za tym paragrafem, za tym zapisem umowy pojawia się zapewnienie o bliskiej i ścisłej współpracy, uwaga, służb specjalnych Polski i Ukrainy. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, to SBU będzie określała, co jest dezinformacją w polskiej przestrzeni publicznej, co jest rosyjską propagandą, co jest tym FIMI, posługując się skrótem przeze mnie już rozszyfrowanym angielskim, a BW czy inne struktury
Tak jak zresztą to robiły i do tej pory, choćby ograniczając dostęp do strony myśpolska.info, będą skwapliwie z tych podpowiedzi, czy może inaczej to określmy, instrukcji płynących ze SBU korzystały. Tam jeszcze jest mnóstwo innych bardzo kuriozalnych zapisów. Właściwie gdybyśmy zaczęli sobie przeglądać punkt po punkcie tego porozumienia, doszlibyśmy do wniosku, że jego autorzy są prawdopodobnie całkowicie oderwani od rzeczywistości. Niektóre zapisy mogą budzić śmiech, politowania, niektóre brzmią wręcz żałośnie, ale w tym konkretnym przypadku, artykułu, o którym powiedziałem, robi się groźnie. Robi się groźnie, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę cenzury w Polsce. Myślę, że zwróciłem uwagę tylko na jeden punkt. Oczywiście moglibyśmy się pochylać punkt po punkcie nad całością tego dokumentu, ale chyba byłoby to stratą czasu. No może nie, ale może by było nużące. Ja się nie zgadzam z kolegą. Te wszystkie zapisy są już realizowane. To jest tylko takie no, wpisanie tego, co już jest. Bo przecież wiemy dobrze, że i to by było ciekawe, jakie są umowy między polskimi służbami a ukraińskimi. Tajne. Prawda? Bo tutaj jest stwierdzenie faktu, który moim zdaniem już istnieje. Oczywiście można rozwijać to, bo jeszcze jakby możemy nadawać i inni też mogą nadawać, a może chodzi o to, żeby był tylko jeden przekaz już tak całkowicie. To rzeczywiście może to oznaczać, ale jeżeli się okaże, że to porozumienie jest nieprawomocne, ale w Polsce wszystko dzisiaj się dzieje nieprawomocnie, to jest kolejny krok pokazujący, że rządy PiS-u, które miały łatkę rządów omijających konstytucję, łamiących prawo, były, pomału się robią, uwaga, bułką z masłem. Myśmy tu wylewali cały czas pomyje, ale nie spodziewaliśmy się tego, co nas czeka. Kolega Adam Śmiech. Tak, nie, no, kolega ma rację, natomiast oczywiście jedno nie usprawiedliwia drugiego. Po prostu mamy do czynienia z taką sytuacją w naszym państwie, że władze państwa, niezależnie od tego, jaki to jest rząd, kompletnie nie szanują żadnego prawa, nawet ustanowionego przez siebie. Także tutaj koledzy wskazywali na nieostre terminy. No to jest właśnie po to się tworzy, po to tworzy się umowy, porozumienia, czy jakkolwiek to nazwiemy to przy użyciu nieostrych terminów, żeby zawrzeć to potem tam wszystko, co się da i wytłumaczyć z każdej perspektywy, dlatego że powie się, no zależy, no, ten termin zawiera to w sobie, prawda? Także to jest pierwsza sprawa. Ja zwróciłem uwagę na kilka kwestii takich, które tutaj chcę poruszyć. Przede wszystkim umowa jest, czy to porozumienie jest podpisane przez Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy. Ja będę z uporem powtarzał to, że pan Zełenski nie jest już prezydentem Ukrainy. Ukraina mogła wykonać działania, które powiedzmy nie uzdrowiłyby sytuacji z prezydenturą Zełenskiego, ale przynajmniej stanowiłyby zasłonę dymną wobec jako takiego, powiedzmy, dostatecznego z dwoma minusami poszanowania prawa w świetle po prostu sytuacji międzynarodowej i przyjąć jakąś specustawę czy coś w tym rodzaju przedłużającą kadencję Zełenskiego. Tymczasem tego nie uczyniono, w związku z tym de facto i de jure powinien być prezydentem oczywiście jako pełniącym obowiązki pan Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Wierchownej Rady. I mamy do czynienia po prostu z błaznem, który podpisuje się jako prezydent Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że cała jego prezydentura zawisa na uznaniu przez państwa zachodnie. Po prostu jest on prezydentem, ponieważ jest uznawany przez państwa zachodnie. No to jest, wiecie państwo, sytuacja rządów emigracyjnych z okresu II wojny światowej i w ten sposób się to też skończy. Oczywiście moim zdaniem ta umowa już przez to jest nieważna, no ale to jest jeden z aspektów. Chciałem zwrócić uwagę na pewne postanowienia, bo tutaj koledzy mówili ogólnie, ja postaram się to szybciutko. Otóż no, w tych zapisach, powiedzmy, będących preambułą
uznając, że nielegalna, niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa i uwaga, rażącym pogwałceniem prawa międzynarodowego oraz zasad i zobowiązań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Otóż wspominaliśmy to już w wielu programach wcześniejszych, już na przestrzeni lat funkcjonowania naszego programu, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wypracowała zasadę niepodzielności bezpieczeństwa swoich członków. Polega to na tym, że część, jedno państwo czy grupa państw nie może budować swojego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych uczestników OBWE. No, oczywiste jest, że te działania, które podejmuje NATO, jednocześnie będąc z ugrupowaniem, gdzie większość czy wszystkie państwa należą do OBWE, narusza to, ponieważ zastąpiono zasadę niepodzielności, oczywiście arbitralnie, NATO zastąpiło tą zasadę w ramach OBWE zasadą niepodzielności bezpieczeństwa NATO, która przecież i tak istniała już w akcie stanowiącym NATO dawno temu. I teraz tak, ciekawostka taka, proszę Państwa, z takich faktycznych rzeczy, ponieważ tak jak tutaj koledzy wspomnieli, dysponujemy tekstem, który ma 24 strony, więc ja się tutaj będę posługiwał właśnie tym tekstem, strona szósta, punkt 14. Proszę Państwa, Polska na prośbę Ukrainy będzie zachęcała obywateli ukraińskich do powrotu na Ukrainę w celu podjęcia służby w siłach zbrojnych Ukrainy oraz ukraińskich siłach bezpieczeństwa i obrony. No to jest bardzo ciekawe, to zachęcanie. No oczywiście nie wiem, jak to się ma do osłowionego legionu, który ma być w Polsce tworzony. No niemniej jednak, na czym będzie polegało to zachęcanie, bo poświęciliśmy specjalny program temu, jak to raczej odwrotne uczucia targają obecnymi w Polsce mężczyznami ukraińskimi, jeżeli chodzi o tą służbę w siłach zbrojnych Ukrainy, w obronie Ukrainy. Proszę Państwa, strona dziewiąta, punkt pierwszy. Uczestnicy potwierdzają, że Ukraina przynależy do rodziny euroatlantyckiej oraz że przystąpi do grona sojuszników NATO. Członkostwo Ukrainy w NATO skutecznie przyczyni się do pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Naprawdę, naprawdę się przyczyni. A w ogóle to stwierdzenie takie, wiecie Państwo, to jest czas przyszły niemalże dokonany, przystąpi do grona sojuszników NATO. No zobaczymy, czy przystąpi. Oczywiście, ponieważ jest to umowa podpisana przez dowolnych wasali, akurat w tym wypadku przez Polskę i USA, dowolnych wasali Stanów Zjednoczonych, co Przemek świetnie ujął, no więc koresponduje naturalnie z tym nieodwracalnym członkostwem Ukrainy w NATO, co wygadywano na ostatnim szczycie w Waszyngtonie. Zwracam uwagę, że cała ta umowa jest oczywiście w sposób zupełnie niepodlegający dyskusji naruszeniem umów, jakie istnieją między Polską a Rosją, i tak naprawdę dziwię się, że Polska jeszcze tych umów nie wypowiedziała, bo mocą postanowień tej umowy wszystkie z lat 90. porozumienia między Polską a Rosją tak naprawdę już nie istnieją. I jeszcze takie, proszę Państwa, ciekawostki Państwu tutaj przedstawię. Otóż współpraca polityczna, strona 13, punkt 1. Uczestnicy będą rozwijać bliskie i przyjacielskie stosunki we wszystkich obszarach w oparciu o wspólne wartości i solidarność w obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, wspólne zagrożenia i wyzwania. No bardzo, bardzo ciekawe, wiecie Państwo, to też bardzo mnie rozczula, ponieważ nie zostały zdefiniowane te wspólne wartości i solidarność, no ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi bez tutaj dowodzenia. Po prostu Polska jest całkowicie oddana Ukrainie i to są fakty. I strona 14. Polska i Ukraina zachęca swoje uczelnie wyższe oraz inne instytucje sektora szkolnictwa wyższego do budowania bliskich relacji i wykorzystywania mechanizmów. No, proszę Państwa, tak jak kolega naczelny to powiedział, to już się dzieje, to nie jest to, że dopiero zachęca. Przecież niedawno odbyła się konferencja na UMCS w Lublinie, gdzie na temat stosunków Polska-Ukraina, gdzie 3/4 tych, którzy prowadzili poszczególne
działy, to byli Ukraińcy, ukraińscy naukowcy, no miejmy nadzieję, że byli to naukowcy. Także wszelkie tego rodzaju oficjalne konferencje na państwowych i nie tylko, ale przede wszystkim na państwowych uniwersytetach w Polsce są zdominowane przez narrację ukraińską i oczywiście mówienie tutaj czegokolwiek niezgodnego z tą narracją jest niemożliwe, już pomijając to, że wielu po prostu się nie wypowie ze względu na strach oportunistyczny. No i oczywiście bardzo ważne, bo to jest kwestia historyczna, prawda? Nie ma żadnych zobowiązań związanych w ogóle. Zełenski pominął w czasie wizyty w Polsce, pominął wszystkie te daty, które są ważne w tym tygodniu, z 11 lipca i z pamięcią o ludobójstwie szowinistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 11 punkt mówi zaraz następny. Uczestnicy będą współpracować nad opracowywaniem wspólnych narzędzi badań historycznych, narzędzi badań historycznych, proszę Państwa, czyli bardziej metodologia oraz wytycznych programowych dotyczących podręczników w zakresie historii stosunków między obydwoma państwami, narodami i uwaga, w szczególności w oparciu o polsko-ukraińskie braterstwo broni w wojnie z bolszewicką Rosją w 20 roku. No i kwestia słynnych ekshumacji. To też jest, proszę Państwa, bardzo ciekawie sformułowane. Uczestnicy postanawiają wzmocnić współpracę w prowadzeniu poszukiwań, ekshumacji oraz innych działań służących godnemu pochówkowi ofiar konfliktów. Raz, że jest to obustronne zobowiązanie. Dwa, nie ma tutaj żadnego zobowiązania do faktycznego rozpoczęcia praktycznych ekshumacji ze strony ukraińskiej, bo to jest tylko wzmocnienie współpracy, czyli rozumiem, że dotychczasowa działalność w ramach tego, co już Ukraina robi, będzie kontynuowana, czyli przypominam składających kwiaty na polu zarośniętym prezydenta Dudę i premiera Morawieckiego z jakimś zbitym na poczekaniu krzyżem. I proszę Państwa, ostatnia sprawa, strona 17 tego czegoś, no to jest oczywiście punkt pierwszy i drugi, zobowiązanie obu stron do działań na rzecz pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, postawienia przed sądami, trybunałami międzynarodowymi o konieczność odpowiedzialności obejmującej wypłatę reparacji za wszelkie szkody i punkt drugi, poparcie Polski dla zamrożenia aktywów państwa rosyjskiego do momentu pokrycia przez Federację Rosyjską szkód wyrządzonych w Ukrainie. No to jest oczywiste naruszenie prawa międzynarodowego i prawa w ogóle związanego z aktywami poszczególnych państw. To jest otwarcie puszki Pandory, z czego zdają sobie sprawę ci, którzy poważnie do tego podchodzą. Podsumowując, proszę Państwa, jest to, tak jak już powiedziałem, porozumienie pomiędzy wasalami i to tak śmiesznymi, że naprawdę trudno szukać precedensu, gdyby nie to, że podobne porozumienie podsunięte przez Amerykanów zostały podpisane przez innych, w tym przez Rumunię, na co koledzy zwrócili uwagę. No oczywiście jest to świadectwo tego, czym jest Polska, obłęd proukraiński, ta wiara Ukraina w pełnej postaci. I to, z tego musimy sobie zdawać sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bym zwrócił uwagę, bo tu kolega mówił o tych ekshumacjach, no bo przecież mówiliśmy chyba z pół roku temu albo jeszcze wcześniej, że było tylko jedno miejsce w tej chwili, gdzie prowadzono jakieś badania, to była chyba wieś Późniki. No i teraz jest informacja, że żadnych ekshumacji tam nie będzie, mimo że tam znaleziono szczątki, więc tak to wygląda. Więc tego typu deklaracje są śmieszne, natomiast ciągle wyciąganie tego Petlury jako braterstwo broni, proszę Państwa, przypominam, w latach 1918-20 toczyła się też, czy 19, toczyła się też o wiele większa wojna polsko-ukraińska. Natomiast Petlura reprezentował około 10% potencjału sił ukraińskich i politycznych, i wojskowych. To był potępiany jako zdrajca, więc buduje się na fundamencie fałszywym całkowicie. Ale tutaj koledzy poruszyli bardzo ważny temat, że takie umowy czy deklaracje podpisują wszystkie państwa europejskie. I tu przechodzimy do drugiego tematu, czyli do szczytu NATO. Otóż pytanie brzmi, ten szczyt raczej zasłynął z czego innego niż z postanowień, które są kolejnym, to koledzy może powiedzieć na przykład, że prezydentem ukraińskim jest Władimir Putin, co byłoby jakimś rozwiązaniem chyba tego konfliktu, ale proszę panów, czy te umowy to nie jest przygotowanie
na wypadek, gdyby w Stanach Zjednoczonych, a wszystko na to wskazuje, wygrywa Donald Trump i wtedy Europa zostaje z tym bałaganem ukraińskim sama. Tak jakby Amerykanie się zabezpieczali, mówią, potem wy to przejmiecie wszystko, bo u nas nie wiadomo jak będzie. Ja takie wrażenie odnoszę. Kolega Przemysław Piasta. Jeśli wybory wygra Donald Trump, a na przykład Viktor Orban bardzo mocno na niego postawił, bo nie wiem, czy Państwo coś śledziliście, ale Viktor Orban nie uczestniczył do końca w tej chucpie znanej jako szczyt NATO, czy rocznicowy szczyt NATO, tylko po prostu wyjechał sobie ostatniego dnia spotkać się z Donaldem Trumpem, załatwiać poważne sprawy, zamiast pozować do mniej lub bardziej udanych grupowych zdjęć i prężyć muskuły, jak to NATO jest silne, zwarte, gotowe i jak to za chwilę NATO pokona Rosję, która to Rosja jest głównym wrogiem. W gruncie rzeczy mógłbym więcej nic nie mówić o tym szczycie, albo nawet inaczej, mogliśmy skomentować go zanim się wydarzył, bo to, co się wydarzyło, było porażająco wręcz przewidywalne. Natomiast wracając do głównego pytania redaktora naczelnego. Jeśli w Stanach Zjednoczonych poważnie zmieni się kierunek polityczny, no to i milion umów bilateralnych napisanych w języku angielskim nie pomoże Ukrainie, bo natychmiast europejscy sojusznicy, jeśli nie będą czuli przymusu ze strony Stanów Zjednoczonych, przestaną wspierać Ukrainę. To nie leży w niczyim w Europie interesie i co bystrzejsi europejscy przywódcy sobie z tego zdają sprawę, a niektórzy, w szczególności Viktor Orban, w ostentacyjny sposób oczekują wręcz, aż ta, nazwijmy to, wajcha w Stanach Zjednoczonych przekręci politykę na zupełnie odmienne tory, aż Donald Trump przejmie władzę po coraz bardziej pogrążonym w demencji Joe Bidenie. No i co tu dużo mówić. Wtedy te wszystkie strzeliste deklaracje zawarte w tego typu porozumieniach będących w gruncie rzeczy projekcjami marzeń, pragnień, kompleksów, złej woli i wielu innych czynników zupełnie urągających zasadom tworzenia umów międzynarodowych czy prawa międzynarodowego, wtedy te porozumienia będą warte tyle, ile papier, na którym zostały wydrukowane. Jeśli natomiast polityka Stanów Zjednoczonych pozostanie konsekwentna, no to te porozumienia najzwyczajniej w świecie nie będą do niczego potrzebne, bo do tego momentu świetnie się Amerykanom udało przymuszać swoich sojuszników do wyzbywania się własnego potencjału militarnego, do wyzbywania się własnego potencjału obronnego i utylizacji własnego sprzętu gdzieś na stepach wschodniej Ukrainy. No jeszcze wschodniej Ukrainy, być może wkrótce będziemy ten obszar geograficzny nazywali już inaczej. A zatem, szanowni Państwo, wygląda to tak, że te próby to raczej taki rozpaczliwa gest, rozpaczliwa próba kształtowania rzeczywistości. Te porozumienia to właśnie próba zabezpieczenia pewnego kierunku politycznego, która z definicji skazana jest na nieskuteczność. To może przydaje się w tej chwili Zełenskiemu, to może przydaje się w tej chwili poszczególnym rządom państw podporządkowanym Stanom Zjednoczonym, które mają podkładkę pod to, do czego tak czy inaczej są przymuszane. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność tego typu działań na dłuższą metę, moim zdaniem jest ona co najmniej dyskusyjna. To, co w gruncie rzeczy interesującego wydarzyło się na tym osławionym szczycie NATO, to nie są kwestie natowsko-rosyjskie czy natowsko-ukraińskie, bo jak powiedziałem, one były głęboko przewidywalne, ale raczej interesujące było to, co dzieje się z Joe Bidenem. Po tej osławionej już debacie telewizyjnej cały świat zaczął spoglądać w tym kierunku i wszyscy zastanawiają się, czy Joe Biden dotrzyma do wyborów prezydenckich. Zapewne Donald Trump ma taką nadzieję, ponieważ jeśli tak będzie, no to cóż, przeciwnik chory, przeciwnik pogrążony w demencji, w urojeniach nie będzie przeciwnikiem poważnym, będzie łatwy do ogrania. A jeśli Państwo tego nie wychwyciliście, to służę przypomnieniem, że Joe Biden przedstawił swoją wiceprezydent Kamalę Harris jako Donalda Trumpa, a Wołodymyra Zełenskiego przedstawił na tym spotkaniu jako Władimira Putina. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Można powiedzieć,
powiedzieć, że demencja u Joe Bidena ma się jak najlepiej. Sprawa jest równie śmieszna, co przykra. Śmieszna głównie dlatego, że do niedawna tak zwani antykomuniści popadali w rechot na wspomnienie o skądinąd kuriozalnej sytuacji w ostatnich latach funkcjonowania Związku Radzieckiego, kiedy przywódcy tego państwa byli w takiej kondycji fizycznej, że właśnie nie kontaktowali już rzeczywistości. Ostatnie lata Breżniewa, Czernienko czy Andropow, no to były takie słabe momenty Związku Radzieckiego. Gorbaczow później nie dźwignął tego przywództwa. Natomiast zdaje się, że Stany Zjednoczone osiągnęły ten sam etap historii, a zatem jest to przesłanka do mniej czy bardziej uzasadnionego rechotu w tym zakresie. To tyle. Dziękuję bardzo. No właśnie, bo chyba to zostanie w pamięci opinii publicznej, nie te strzeliste deklaracje, nie mające żadnego zawieszenia w rzeczywistości, tylko co się z Bidenem stało. To jest moim zdaniem sprawa przykra, no bo to można się śmiać, na przykład Donald Trump powiedział gratulacje Joe i tak dalej. No więc oczywiście w interesie Donalda Trumpa jest, żeby to Joe Biden był do końca tym kandydatem, ale nie wiem, jak to się skończy. Ale ja kolega, taka jeszcze jedna uwaga. Ja czytałem na żywo, że tak powiem, relacje polskich serwisów i agencji prasowych i po takiej konferencji prasowej podsumowującej, na której Joe Biden miał te charakterystyczne wpadki, był taki komentarz polskiego już komentatora. Joe Biden widać w dobrej formie opuścił konferencję dziarskim krokiem. A więc to już rzeczywiście takie kuriozalne, można powiedzieć, spięcie klamrą tych historycznych doświadczeń. No to tak jak w PRL-u by też pomijano właśnie to, że przywódcy Związku Radzieckiego byli w złej kondycji, ale chyba aż tak nie było, że jest dobrze. Ale ja mam pytanie do kolegi Mateusza Piskorskiego, no bo oczywiście mówiliśmy tutaj o tym ogólnym wydźwięku, ale było jedno oświadczenie, które moim zdaniem jest dla nas ważne. Otóż Władimir Zełenski próbował nas od pewnego czasu skłania, chyba jeszcze dalej będzie skłaniać, że czy nie moglibyście zestrzeliwać tych rosyjskich rakiet, które krążą nad zachodnią Ukrainą, a które teoretycznie mogą na wasze terytorium spaść, ale generalnie nawet te, które na nas są, to jakby Polacy powinni to zestrzeliwać i ze strony polskiego rządu początkowo było, no generałowie się wypowiadali, ci wiecie, ci tacy celebryci, którzy ciągle w mediach są, że to jest słuszne i tak dalej. No i nagle John Kirby wydaje oświadczenie chyba tuż przed szczytem NATO, czy nawet w czasie NATO, że było to bardzo niebezpieczna eskalacja wojny i że on nie radzi. No i od tej pory, proszę Państwa, wszyscy politycy w Polsce, Kosiniak-Kamysz i inni mówili, no nie, no to by było ryzykowne i tak dalej, więc po raz kolejny pokazali tutaj Polakom, Amerykanie, że to my tutaj rządzimy, ale takie pomysły niebezpieczne ze strony Kijowa cały czas będą pewnie ponawiane, bo jedyną szansą pozostania w grze tej wojennej jest wciągnięcie NATO, a może i Polski do tej wojny, kolega Piskorski. No bo komuż Kijów miałby zaproponować z nadzieją na to, że to łyknie, połknie i będzie realizował tego rodzaju pomysł. No tylko i wyłącznie Warszawie, tylko i wyłącznie klakierom z Warszawy, którzy nie potrafią z przyczyn charakterologicznych, politycznych, psychologicznych odmówić człowiekowi, który udaje prezydenta Ukrainy. Więc dla mnie jest całkowicie logiczne, że on wybiera, czy właściwie jego otoczenie wybiera świadomie cele największych naiwniaków, największych i najbardziej wiernopoddańczych klakierów, a takich klakierów może znaleźć w Warszawie, w Wilnie, w Rydze, w Talinie, w nieco mniejszym stopniu w Bukareszcie. Nikt poważny nie zdobyłby się na podchwytywanie tego rodzaju deklaracji. Ta deklaracja oczywiście, jak kolega redaktor wspomniał, pozostanie tylko i wyłącznie na razie deklaracją, bo John Kirby powiedział, czyli Roma locuta causa finita. Podobnie jak inni poważni gracze rzeczywiście sterujący NATO, ale już sam fakt, że polska klasa polityczna z taką łatwością daje się wpuszczać Zełenskiemu i spółce w tego rodzaju dywagacje, no rzeczywiście jest czymś przerażającym. Oczywiście kolega wspomniał tutaj o wojskowych, czy właściwie byłych emerytowanych wojskowych polskich, prym jak zwykle w popieraniu tej szalonej koncepcji Kijowa wiódł słynny generał Roman Polko, no bo któż by inny. Na szczęście, jak przejrzałem sobie komentarze eksperckie w
polskojęzycznych mediach znalazłem również cały szereg mocno sceptycznych wypowiedzi polskich wojskowych, polskich emerytowanych oczywiście generałów, czynnym nie wypada się wypowiadać. No i krótko mówiąc, pomysł umarł, ale sam fakt wrzucenia tego pomysłu może świadczyć o tym, że próbuje się przesuwać tak zwane okno Overtona, czyli na razie wrzucać w przestrzeń publiczną tego typu koncepcje, pomysły, rozważać je, myśleć o za i przeciw, po to, żeby, i tak już było w praktyce w wielu innych przypadkach podczas tej wojny, po to, żeby za jakiś czas, wtedy kiedy Waszyngton, Londyn dojdą do wniosku, że trzeba bardziej eskalować, że trzeba rozszerzyć ten konflikt, żeby przypomnieć ten pomysł, pomysł, który gdzieś już zafunkcjonował i który był z całą powagą przez Polaków, głównie Polaków na tym etapie, dyskutowany. Ja mam tylko pytanie w związku z tym związane, właściwie pytanie retoryczne, wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie, ale jak na razie to doświadczyliśmy śmierci dwóch osób od rakiety ukraińskiej, która uderzyła w terytorium Rzeczpospolitej. Otóż moje pytanie do tych entuzjastów tego pomysłu dotyczyłoby, że skoro, jak mówi Polko, chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo, to czy będziemy też zestrzeliwać rakiety ukraińskie, które, jak pokażą nasze dane, nasze radary, będą przelatywały w kierunku, zbliżały się w kierunku terytorium Rzeczypospolitej? To jest dobre pytanie, bo jeszcze raz podkreślam, na razie żadna rakieta rosyjska zbłąkana, ani nawet zestrzelona, nie przyniosła w Polsce żadnych ofiar, a ukraińska? Ukraińska, owszem, warto nadmienić, że człowiek przedstawiający się jako prezydent Ukrainy w Warszawie znów po raz kolejny, jak rozumiem, nie było to pytane, ale nie zająknął się nawet jednym zdaniem czy słowem o tym, że przykro mu, iż ukraińska rakieta zabiła dwie osoby w polskim przewodowie. No ale trudno się byłoby tego spodziewać. Co do oceny samego pomysłu jeszcze, jeśli można, kuriozalnie trochę brzmi argumentacja jego zwolenników. Wspomniany już Polko mówił na przykład, między innymi, że jedynym ryzykiem związanym z zastosowaniem, przyjęciem tego rodzaju taktyki, taktyki zestrzeliwania obiektów w przestrzeni powietrznej Ukrainy, byłoby ryzyko, że te zestrzelone rakiety mogłyby spaść na jakieś przygraniczne miejscowości ukraińskie i spowodować ofiary cywilne. To, że tak się dzieje w wyniku działania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, to my wiemy. No wiemy choćby po ostatnim wypadku tragicznym w Kijowie, wiemy wcześniej z drugiej strony po tym, co wydarzyło się w Sewastopolu na plaży. Więc to jest rzecz nagminna. Natomiast zwolennikom tej inicjatywy, tej awantury wywołanej wokół tego, dyskusji, awantury wywołanej wokół tego przez Kijów, zupełnie nie przychodzi do głowy, że to mogłoby to prowadzić do bezpośredniego wciągnięcia naszego kraju w działania wojenne, bo nie trudno oczekiwać, że gdyby doszło do zestrzelenia z terytorium Polski jakiegokolwiek obiektu rosyjskiego, no, może nie rakiety, ale już krok od tego jest zestrzelenie na przykład samolotu Federacji Rosyjskiej, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to cele na terytorium Rzeczypospolitej, czyli miejsca dyslokacji systemów obrony przeciwrakietowej czy przeciwlotniczej znajdujące się na terytorium Polski i wykorzystywane w tego rodzaju awanturze, stałyby się całkowicie uzasadnionymi i legalnymi celami działań odwetowych ze strony Federacji Rosyjskiej. Dość proste, dość logiczne. Niektórym być może po prostu zależy na tym, żeby eskalować, a zależy oczywiście Zełenskiemu, jak kolega redaktor powiedział, i to Zełenski dyktuje narrację Warszawy, która łyka, przepraszam za wyrażenie, niczym pelikan, nawet najbardziej absurdalne pomysły płynące z Kijowa. Dziękuję. Ja mam wytłumaczenie, proszę kolegi, bo kolega mówił, czy ukraińskie by zestrzeliwano, gdyby nadleciało. Otóż zasada jest tak. Ukraińska rakieta lecąca na terenie Ukrainy jest ukraińska. Po przekroczeniu granicy staje się rosyjską. Proste. Po drugie, kolega mówił, że ci ludzie, niektórzy nie mają wyobraźni. Moim zdaniem część z nich ma wyobraźnię. O to chodzi, żeby doszło do eskalacji. Żeby w jakiś sposób Polska się zaangażowała. Oni doskonale wiedzą,
jakie mogą być konsekwencje. Nie to, że to są jacyś idioci, którzy są na innej, jakby w innej rzeczywistości. Natomiast to, że są podżegani przez polityków, to ja dzisiaj słuchałem wywiadu, uwaga, no to chyba nie jest niespodzianka. Paweł Kowal, człowiek znerwicowany, który całkowicie się w 150% identyfikuje się ze stroną ukraińską. W rozmowie z Jackiem Żakowskim obaj mówili, ale czego my się do cholery, czego ten Zachód się do cholery boi, trzeba ostrzej. Czyli narzekali na Zachód, że Zachód jeszcze wysyła takie sygnały, zaraz, ale nie eskalujmy i tak dalej. Oni mówili, że czego oni się boją. Takie są nastroje części i to jest przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Żakowski mu nie zadał pytania, dlaczego pan nie poinformował członków Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, że jest to ta deklaracja, czy to porozumienie przygotowywane. Tego mu nie zadał. Tak wygląda rzeczywistość. Ja nie wiem, czy kolega Śmiech jeszcze coś może na temat tego szczytu NATO powiedzieć. Oczywiście. Zaraz z przyjemnością dodam tutaj jeszcze kwestie, których koledzy nie poruszyli. Otóż zacznę jednak od tego, co koledzy częściowo poruszyli, a mianowicie, że to, jak prezentuje się Joe Biden, jest śmieszne i straszne zarazem, no bo jest śmieszne, bo co byśmy nie powiedzieli i uznając oczywiste fakty, prawda, jego starości i demencji, no jednak człowiek, czy chce, czy nie chce, to się uśmiecha w tych sytuacjach, które tutaj zostały przypomniane, czyli prezydent Putin brał udział w szczycie i wiceprezydent Trump, także no jest to, rzeczywiście gdyby tak było, był to duży plus, jeżeli chodzi o ten szczyt, no ale wiecie Państwo, jest to jednocześnie straszne, ponieważ pomyślmy, że największe supermocarstwo światowe jest rządzone przez taką postać. Oczywiście on jest tylko już w tej chwili no, samodegradującym się figurantem i widzimy, kto naprawdę rządzi Stanami Zjednoczonymi. Ten tak zwany deep state w tej chwili in action, można powiedzieć. Widzimy to po prostu gołym okiem. No a tam są po prostu podżegacze wojenni, tak to nazwijmy, czy po angielsku warmongerzy. No tak to w tej chwili wygląda. I siła tego ośrodka jest oczywista, im bardziej słabną zdolności percepcyjne starego człowieka schorowanego, jakim jest Joe Biden. Ale a propos tego szczytu, ja bym go mimo wszystko, pomimo tego, że oczywiście tam dużo było takiej typowej amerykańskiego blichtru i zamydlania oczu, to nie bagatelizowałbym go z jednego powodu. Otóż dla mnie jest to jednak kolejny krok w stronę wojny. I w jakimś stopniu to koresponduje z tą rozmową, o której kolega naczelny wspomniał w ostatnim swoim zdaniu, bo chciałem zwrócić uwagę, już o tym mówiłem, że tam Stoltenberg wyraził się o tej nieodwracalnej drodze Ukrainy do sojuszu. Jednocześnie na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda powiedział takie zdanie, zarówno nowy premier Holandii, jak i ja wyraźnie podkreśliliśmy, żeby już na przyszłorocznym szczycie w Hadze Ukraina otrzymała formalne zaproszenie do NATO. To znaczy, by rozpoczął się ten proces przyjmowania Ukrainy do sojuszu. No, zwróćmy uwagę, że nowy premier Holandii i Andrzej Duda, jak zwykle przede wszystkim Andrzej Duda, w pierwszej linii, to jest oczywiście kwestia przyszłości i czy tak będzie w Hadze, czy nie będzie, jeszcze tego nie wiemy, ale mówienie o nieodwracalnej drodze jest kolejnym krokiem w stronę wojny otwartej między NATO a Rosją. A nasza sytuacja, może tak, może jeszcze z punktu widzenia międzynarodowego, bo zapadły tam pewne decyzje, które potwierdzają to właśnie z innego punktu widzenia, że szczyt ten był kolejnym krokiem w kierunku wojny. Otóż zapadła tam decyzja Niemiec o przyjęciu na swoim terytorium amerykańskich rakiet średniego zasięgu, intermediate range missiles, to są te rakiety, które były objęte traktatem Intermediate Range Nuclear Forces z 1987, który był zawarty przez Reagana i Gorbaczowa 8 grudnia 1987 i ratyfikowany 1 czerwca 1988. Wtedy wszystkie rakiety, nie tylko nuklearne, zresztą nawiasem mówiąc, o zasięgach od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów,
zostały zlikwidowane w ilości prawie 2700 po obu stronach i z zobowiązaniem, że no, nie będzie się wracać do tego, prawda, że no, to było jedno z tych mocnych zagrożeń wojennych w okresie tamtej zimnej wojny. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone no, za Trumpa wycofały się z tego traktatu, ale to mówiliśmy o tych problemach Trumpa z konsekwencją i z jego współpracownikami. W każdym razie teraz Niemcy podjęły podczas tego szczytu decyzję o przyjęciu na nowo tych rakiet. Wiecie Państwo, jeżeli ktoś pamięta, to tam chodziło o kruzy, prawda, w latach 80. No teraz to są inne rakiety. Natomiast już nie chodzi o nazwy, kwestie techniczne, tylko chodzi o to, że Niemcy podjęły taką decyzję. I to jest też w jakimś sensie przyczynek do tego, do dyskusji, którą być może przeprowadzimy i to na łamach myśli nie tylko i może też podyskutujemy o tym mówieniu o tym zagrożeniu imperialnym ze strony Niemiec, prawda, że no ta decyzja świadczy o tym, że jednak Niemcy wciąż są jedynie wasalem Stanów Zjednoczonych. Z pewnych punktów widzenia jest to korzystne dla Polski, ale z punktu widzenia wzrastającego niebezpieczeństwa na arenie międzynarodowej w tym wypadku jest to równie groźne jak potencjalny imperializm niemiecki. I ostatnia sprawa, proszę Państwa, bo to nie jest takie właśnie od, po prostu mówiąc językiem potocznym, hop-siup, rozmowa z panem Jackiem Siewierą, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A propos tego zestrzeliwania, proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście tutaj dziennikarz rozmawiający to aż popycha go do tego, żeby jeszcze więcej, no i on zaczyna mówić o tym zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet zagrażających NATO na terytorium Ukrainy. I co mówi w jednej z odpowiedzi? Mówi tak, zanim przejdziemy do emocji, to ustalmy konkrety. Propozycja ze strony Polski, proszę Państwa, to mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dotyczyła użycia par dyżurnych sojuszniczych samolotów. W Polsce chodzi to o samoloty stacjonujące w bazie w Malborku F-22 i Eurofightery włoskie, do strącania rakiet, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla terytorium NATO i jeszcze nad terytorium Ukrainy. No na szczęście, proszę Państwa, cały czas toczy się dyskusja na ten temat wewnątrz NATO. Oczywiście przy okazji dyskusji również o strefach zakazu lotów, strefach buforowych i tak dalej. I ja tylko chciałem powiedzieć, że całe szczęście, że to się nadal toczy, ale to byłby już krok no, przekraczający Rubikon, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze. I ostatnie zdanie, podsumowując tą jeszcze nieodwracalną drogę, bo to najbardziej się przebija do świadomości publicznej. Otóż jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek wiedzę i świadomość tego, czym jest obecna wojna na Ukrainie, wie, że warunkiem jakiegokolwiek zawieszenia, nie mówię już o pokoju, ale jakiegokolwiek zawieszenia, warunkiem sine qua non jest to, że Ukraina z drogi nieodwracalnej czy odwracalnej, jak już tam propagandziści będą to nazywać, do NATO zejdzie. To jest absolutnie fundamentalny, podstawowy warunek. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli będzie NATO uparcie ze Stanami Zjednoczonymi na czele do tego dążyć, będziemy mieli kolejny asumpt do tego, żeby powiedzieć, że zagrożenie wojenne gwałtownie wzrasta już w skali globalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podsumowując ten wątek natowski i drugą część naszego programu, bo zbliżamy się do końca, jak słyszę ciągle te deklaracje na przykład Andrzeja Dudy i tak dalej o imperializmie rosyjskim, no to ja mam pytanie, to jakim cudem to NATO, zimnowojenny relikt z innej epoki, jest dzisiaj kilkaset kilometrów od Moskwy, a nie odwrotnie. To znaczy nie ma rosyjskiej organizacji typu NATO czy samych sił rosyjskich, nie wiem, 500 kilometrów od Waszyngtonu, tylko odwrotnie. To kto tu jest stroną narzucającą czy też generującą niebezpieczeństwo? I jeżeli Putin powiedział Orbanowi, że jednym z podstawowych, właściwie głównym powodem tej wojny jest właśnie potencjalny akces Ukrainy do NATO, to tylko jedna deklaracja, na przykład na tym szczycie,
że Ukraina będzie państwem neutralnym, ale żądamy dla niej, nie wiem, gwarancji bezpieczeństwa, że będzie funkcjonować, wytrąciłaby Putinowi jakiekolwiek argumenty do kontynuowania wojny. Poza tym on sam by chyba odetchnął, chociaż nie wiem, czy by uwierzył w to, że Ukraina będzie krajem neutralnym. Na czym polega interes Ukrainy, żeby pchać się do NATO? Na tym, żeby dopóki taka deklaracja nie padnie, ta wojna będzie trwała. I ci ludzie, którzy podejmowali decyzję w Waszyngtonie, chyba świetnie o tym wiedzą. W Super Expressie ukazał się taka czołówka, proszę Państwa, pod koniec szczytu z kieliszkami szampana pijemy za klęskę Putina. No to jest ich jedyne, prawda, życzenie i to może jeszcze potrwać, a jeżeli w ogóle będzie. Proszę Panów, gadu, godzina minęła, czas Michałków. Nie zawsze humorystycznych, ale zawsze interesujących. I zacznie kolega Przemysław Piasta. O, dzisiaj mam mnóstwo czasów na Michałki, to ja będę miał dwa Michałki. Być może interesujące, ale pewno nie humorystyczne. Pierwszy Michałek dotyczy, szanowni państwo, jednego z naszych ulubieńców w przestrzeni publicznej polskiej, mianowicie ambasadora Izraela, doskonale państwu znanego Jakowa Liwne. Pan Jakow Liwne postanowił wyprodukować w mediach społecznościowych kolejny antypolski wpis, tym razem przy okazji rocznicy Jedwabnego. Przypominam, szanowni państwo, gdyby wam pamięć nie dopisywała, że to Lech Kaczyński, cały czas czczony przez część tak zwanej polskiej prawicy, zamknął negatywnie temat ekshumacji w Jedwabnem i od tego czasu Polakom przypisywana jest ta zbrodnia. Rzecz jasna, tradycyjnie już ambasador Izraela postanowił na nas popluć przy tej okoliczności, ale co interesujące, znalazł okolicznościowe zdjęcie. To jest dziwne, bo takich zdjęć, szanowni państwo, nie było. Okazuje się, że czujni internauci zlokalizowali, gdzie ta ilustracja do rzekomego mordu w Jedwabnem się odbyła i jest to spalenie baraków w niemieckim obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen. A zatem można powiedzieć, że ambasador Liwne przechodzi samego siebie, aby tylko Polskę zohydzić w oczach opinii międzynarodowej, ale osiąga, szanowni państwo, jeszcze jeden efekt, a mianowicie wyrabia opinię sobie, państwu, które go do Polski wysłało, no i nacji, którą reprezentuje. Cóż, nic dodać, nic ująć do tej kwestii. Miał być to jedyny Michałek, ale Adam mnie zainspirował, a można nawet powiedzieć wzruszył, przywołując ten fragment rzekomego porozumienia, de facto umowy, mówiąc o tych wspólnych polsko-ukraińskich wartościach. Ja rzecz jasna jestem zafascynowany tymi wspólnymi wartościami. Zastanawiałem się, o jakie wartości może chodzić. I, szanowni państwo, znalazłem, o jakie wartości wspólne chodzi, a mianowicie trwa, jak wiecie państwo, taka pełzająca rosyjska ofensywa w tej chwili na froncie ukraińskim, na sybierskim kierunku operacyjnym. Rosyjska 106 Gwardyjska Turska Dywizja Powietrzno-Desantowa zdobyła kolejną wieś i wycofała się stamtąd ukraińska 10 Górska Brygada Szturmowa, która, szanowni państwo, nazywa się Edelweiss. I zastanawiam się, kurczę, taka mało ukraińsko brzmiąca nazwa. Okazuje się, że ukraińska brygada nawiązuje nazwą Edelweiss do armii hitlerowskiej, dokładnie do pierwszej dywizji górskiej Wehrmachtu. A więc rozszyfrowałem, już nie musicie się państwo zastanawiać, to są właśnie te wspólne europejskie wartości, które wyznajemy razem z Ukrainą. To tyle, dziękuję bardzo. No tak, to złośliwe. Jak kolega mówił o tych zdjęciach, które nieraz ilustrują różne tezy, właśnie tak jak tego ambasadora, to ja kiedyś oglądałem film o powstaniu w getcie, no ale ponieważ tych zdjęć z powstania w getcie filmowych jest praktycznie parę sekund, no to pokazywano powstanie warszawskie. No ale dla odbiorcy zachodniego nie ma to żadnego znaczenia. Mówi, o cholera, jakie wielkie powstanie było, czyli to jest nagminne. Ale było w tym zdjęciu, kolego, jednak prawda. Bo te baraki spalili Niemcy i to znaczy, że w Jedwabnem przecież nasza teza jest taka, że to Niemcy kierowali tym wszystkim, więc można by oczywiście, to bronić. Oczywiście, że Niemcy tym kierowali, a cały czas stoję na stanowisku, że skandalem ze strony Lecha Kaczyńskiego było to, że nie dopuścił do ekshumacji, ponieważ wtedy sprawa byłaby jasna, szanowni państwo, to nie jest tak, że Polacy są aniołami, no wśród nas też zdarzają się czarne owce i jeśli faktycznie nasi przodkowie szeroko rozumiani mają coś na sumieniu, to trzeba przeprosić i pogodzić się z tym faktem, tak? Ale nie może być tak, że my zamykamy temat w niekorzystnej dla nas sytuacji, kiedy wszystko wskazuje na to, że dalsze ekshumacje właśnie byłyby dla nas dowodem oczyszczającym, wskazującym na brak udziału Polaków w tym skądinąd haniebnym zdarzeniu. A zatem warto pamiętać.
Nie, no tam chodziło głównie o liczbę ofiar i by wyszło, że te 1600 jest wyssane z palca. Ale jeszcze, proszę kolega mówił o tej dywizji Edelweiss, czy brygadzie Edelweiss. To ja chciałem zauważyć, bo to mówiłem, że to NATO jest 300 kilometrów od, czy 400 kilometrów od Moskwy, nie odwrotnie, ale się myliłem. Otóż jest taka wieś na Ukrainie, Nowy Jork, i Rosjanie są na przedmieściach Nowego Jorku. Przebijam, Rosjanie zdobyli Nowy Jork. Rosjanie wbrew pozorom cały czas bardzo powoli, ale posuwają się do przodu, także zdobyli New York, co jest no, znamienne, szanowni państwo. Może nawet na dłuższą metę będzie to jakiś prognostyk. I kolega Mateusz Piskorski. No to ja bym się tutaj obawiał o kondycję psychiczną Amerykanów teraz, bo przypominam, jak w 2008 roku rosyjskie wojska wkroczyły do Gruzji, to w Ameryce wybuchła panika, kiedy przeczytali w wiadomościach nagłówki Russian tanks in Georgia. Naprawdę myśleli, że chodzi o stan Georgia. Więc różnie może być. Ale ja o czym innym, chociaż też tradycyjnie o czymś ukraińskim. Nie wiem, czy to jest śmieszne, czy to jest smutne. Może jedno i drugie, po prostu tragikomiczne. Otóż, jak wiemy, o tej mniej więcej porze w różnych krajach, również u nas, szukamy szkół dla naszych dzieci. Tak samo jest na Ukrainie. Ci, którzy tam jeszcze zostali, szukają dla swoich dzieci jakiejś w miarę dobrej szkoły. I ci, którzy próbują znaleźć dla nich szkołę podstawową, choćby w Kijowie, spotykają się coraz częściej z odmową przyjęcia swych pociech. Na jakiej podstawie? Na podstawie niewystarczającej znajomości przez nie języka ukraińskiego. Jest to już proceder tak powszechny, te odmowy, że zajęły się tym niektóre co trzeźwiejsze media ukraińskie. No i uwaga, według niektórych sondaży ostatnio na Ukrainie sporządzanych okazuje się, że tylko 20% ukraińskich dzieci w wieku szkolnym włada swobodnie językiem ukraińskim. 60% posługuje się na co dzień mieszanką, czymś w rodzaju surżyka, ewentualnie zruszczonego ukraińskiego lub nieco ukraińskiego akcentu w języku rosyjskim, a 20% nie mówi w ogóle w języku ukraińskim. Mowa tak zwana jest im obca i w związku z tym należy chyba liczyć się z tym, że wskaźnik skolaryzacji na Ukrainie spadnie niebawem do 20%. Jeśli konsekwentnie swoją politykę będzie prowadził tak zwany pełnomocnik do spraw ochrony języka państwowego Taras Krymiń, a właściwie Krymiń, który niedawno zadeklarował, że dzieciom nie wolno pod żadnym pozorem pozwalać na komunikowanie się w języku rosyjskim, nawet podczas przerw pomiędzy sobą na szkolnym korytarzu czy boisku. Kraina absurdów, to chyba bardzo delikatnie powiedziane. No to kolego, to kogo to ci Rosjanie porywają te dzieci? No, tak porywają rosyjskojęzyczne, a tam ich zmuszają na Ukrainie, żeby tylko po ukraińsku, nawet na przerwach. Ja przypomnę, że nasi rusofobi zawsze oczywiście wyciągają ten okres rusyfikacji Królestwa Polskiego i wtedy też tak to obowiązywało. To znaczy w szkołach był oczywiście język rosyjski, ale zakazywano również porozumiewać się uczniom polskim na przerwach. Więc przepraszam bardzo, gdzie jest ruski mir, kolego? Na Ukrainie czy w Rosji? No właśnie. Ja już stawiałem tezę kiedyś, że ruski mir dzięki polityce otwartych drzwi wobec imigrantów z Ukrainy jest w dużej mierze wbrew buńczucznym zapowiedziom o tym, że z nim walczymy tutaj u nas na polskich ulicach, gdzie słyszymy głównie język rosyjski. Tak, głównie, ponieważ Polacy nie rozróżniają tych języków, to myślą o Ukraińcy albo Ruscy, a to są Ukraińcy. My jeszcze znający język rosyjski to rozpoznajemy. Natomiast jak kolega powiedział o tej Georgii, to ja chciałem powiedzieć kolego, że 150 lat temu to generał Sherman wkroczył do Georgii, Yankees. Też było przerażenie. Także historia się powtarza. Kolega śmiech. Dobrze, że nie Pershing, bo by było tak a propos kruzów. No ale Pershing to pierwsza Pershing wojna. Pershing też, tak. Ale nie tu. Koledzy, nawiążę jeszcze do tego, co mówiliście. Otóż fajny program na YouTubie widziałem. Człowiek, nie wiem, z Ameryki czy z Anglii, odwiedzający Polskę i zafascynowany zresztą Warszawą, który stwierdził, że
po pobycie w Warszawie, że częściej słyszał język rosyjski na ulicach niż polski. To taka ciekawostka. A znał rosyjski, także wiedział, o czym mówi. No i jeszcze tutaj nawiążę do tego, bo to Mateusz wcześniej powiedziałeś o tym, że facet w sweterku nie wyraził skruchy za dwie osoby zabite w Przewodowie. No za 160 tysięcy zabitych przez bohaterów Ukrainy w czasie II wojny i po niej też nie wyraził. No i a propos Jedwabnego, to przypomnijmy, że stało się to z powodów religijnych. Jacyś rabini, pamiętam, że się wypowiadali, że nie można dalej prowadzić tej ekshumacji z powodów religijnych. No pomyślcie Państwo, co by to było, gdyby polski kościół, czy w ogóle kościół katolicki gdziekolwiek indziej wypowiedział się, że z powodu doktryny katolickiej nie można dalej prowadzić ekshumacji. Oczywiście wtedy wylewanie pomyj odbywałoby się na całego, bo tam wolno, a tu nie. No ale przechodząc do mojego, bo proszę Państwa, przeczytałem coś, co wydaje się niemożliwe w dzisiejszych czasach, a jednak to się dzieje. Proszę Państwa, rzekomy list, nie wiem, może prawdziwy, może napisała to jakaś redaktorzyna zajmująca się tym działem na jednym ze znanych portali. Otóż list, proszę Państwa, polskiego turysty z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie niestety w hotelu spotkał Rosjan. I przeczytam Państwu, bo nie uwierzą Państwo, jakim to jest językiem napisane. Okropnie było już od samego rana. Kiedy zeszedłem na śniadanie, byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem. Rosjanie przepychali się łokciami przy stołach z jedzeniem i nabierali sobie wszystko, co mogli, jakby nigdy nie widzieli tyle jedzenia. No i proszę Państwa, dalej, opis tych Rosjan. Zapamiętałem jedną parę, on przy kości łysy, z masywnym złotym łańcuchem na szyi, ona również z tęgą budową ciała, ubrana w obcisłą sukienkę, mocno wymalowana. No wiecie Państwo, to jest klasyczny przykład tego, że przedstawia się coś, demonizując oczywiście, nie widząc belki we własnym oku. No przypomnę tylko Państwu sketch Piotra Bałtroczyka o Brajanku i o Vanessie. To jak ktoś chce, to może zobaczyć na YouTubie. Ale co ciekawe, jeszcze takie refleksje tego kogoś, kto nie wiadomo, czy jest prawdziwy, czy nie, no ale w każdym razie zostało zamieszczone. Nie jest to przyjemny ich widok, spokojnie sobie wypoczywających i przepychających się o kawałek szynki, jak gdyby nigdy nic się nie stało. A dzieje się. Rosja dokonuje ludobójstwa narodu ukraińskiego. Proszę Państwa, i dalej, to jest najlepsza jest końcówka. Co ciekawe, wydawałoby się, że poznałem względnie dobrych Rosjan. Nawiązałem kontakt z młodą parą. Oni w odróżnieniu od wszystkich przepięknie mówili po angielsku i słuchajcie Państwo, cieszyli się z rozmowy z Europejczykiem. Opowiadałem im, jak wygląda u nas życie. Oni z przyjemnością mnie słuchali, chociaż w ich oczach widziałem smutek, że ten świat jest dla nich niedostępny. No i dalej już nie mogę, bo musiałbym płakać ze śmiechu, proszę Państwa, także no, takie bzdety wypisuje się dzisiaj po prostu na temat Rosjan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dziękuję Państwu bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Tak, żeśmy już parę razy mówili o tych turystach, bo najbardziej turystycznym człowiekiem jest kolega Piasta. To jak to kolega spotkał się z Rosjanami w czasie swoich wyjazdów? I czy kolega potwierdza wersję tego gościa, który to pisał? Ale wiesz, kolega, spotkałem się z Rosjanami, spotykałem się z Ukraińcami, spotykałem się także z Polakami. No, ludzie są wszędzie, jacy są. Najgorsi są starzy Niemcy i Angole. To jest koszmar każdego, że tak powiem, kurortu, każdego resortu. Ale dzieci już mi podrosły i w związku z powyższym już nie jeździmy tak często jak kiedyś do tych, że tak powiem, wakacyjnych resortów na wczasy on inkluzji. Przeciwnie, raczej staramy się zwiedzać świat we własnym zakresie, a wtedy na ogół spotyka się ciekawych ludzi, którzy też są zainteresowani tym miejscem, w którym są. W związku z powyższym to wygląda wtedy zupełnie inaczej. A mówiąc szczerze, no nieciekawe persony znajdziemy wśród każdej nacji. Nie zauważyłem, aby wśród Rosjan było ich drastycznie więcej niż wśród innych. No niemieccy emeryci są bardzo hałaśliwi i ekspansywni. Może tego są dla Polaka, który jest dość wyciszony, dość nazwijmy to męczącym towarzystwem. Ale zdarzały się różne także przyjemne wakacyjne przygody także z Rosjanami.
No właśnie, bo żeśmy o tym mówili, ale to, co kolega czytał, to jest taki typowy polski kompleksiarz, który nagle poczuł, że jest czymś lepszym Europejczykiem i to pozwolił Państwo, sobie i to, bardzo że smutek w ich oczach, że ten świat jest dla nich niedostępny. Ale mi się kojarzy to ze słynną rozmową z Tyma w Rejsie. Pamięta kolega, jak śpiewali historię jednej znajomości i tamten się zastanawiał, czy ten drugi, gdzie czy to to jest jest, dobre, a tak. ten mówi, ale jak to się dzieje w Portugalii, gdzie nie ma miejsca na miłość, bo to chodziło wtedy, że Salazar jeszcze rządził. Koledzy, myślę, że poszliście zupełnie złym tropem i to nie jest przykład polskiego kompleksiarstwa, tylko to jest przykład polskiego dziennikarstwa, gdzie po prostu jakaś dziennikarzyna wypisała sobie sama list do redakcji, no w stylu takim, jak to w polskich mediach się pisze, w związku z powyższym poloniści łapią się za głowy. No niezbyt to mądre, niezbyt to lotne, ale przecież taka jest polska prasa. Wiemy, bo ją co tydzień przeglądamy. No i wie kolega, i to przekonanie, że świat to się zamyka tylko w Zachodzie. I oni żałują, że nie mogą zobaczyć tego Zachodu. A ostatnio wrócił chyba jeden z dziennikarzy sportowych, który był na Mistrzostwach Europy w Niemczech i mówi: Panie Boskie, ja już nie poznaję tych Niemiec. Wszędzie brud i bałagan i tak dalej, więc nie wiem, do czego mieliby tęsknić ci Rosjanie. A ja mam na koniec też, bo zaczęliśmy od Tuska, skończymy na Tusku. Co prawda nigdy nie komentujemy artykułów z tygodnika, nie, ale okładka ostatniego numeru jest taka, która no, może być inspirująca. Donald Tusk w podkoszulce czarnej zastanawia się, co dalej z tą Polską i recepta na kryzys, plan i z butelką. Setka Tuska, mocna wódka. No może to jest jakieś wyjście, ale to by wskazywało, tutaj tak ten Tusk pozytywnie raczej wypadł na tej okładce. A jaki będzie tytuł naszego programu, to już koledzy wymyślą. A dzisiaj to już wszystko. Kolega Przemysław Piasta z Poznania. Dziękuję bardzo kolegom, dziękuję bardzo Państwu. Udający się na jakiś krótki wypoczynek. I właśnie kolega do tego świata, do którego Rosjanie nie mają dostępu. Tak, do tego świata, do którego Rosjanie nie mają dostępu. Nad luksusowe, ciepłe, polskie morze. A polskie morze, no tak, to rzeczywiście. Trzeba także polskie morze odwiedzić, wspomóc lokalną gastronomię. Niech każdy ma coś z tych wakacji. No tak, tym bardziej, że temperatura jest taka jak w Grecji, więc kolega nic nie ryzykuje. Temperatura powietrza, bo temperatura morza nie. Nie chcielibyśmy Państwa wprowadzić w błąd i potem pojedziecie nad Bałtyk, wbiegniecie z rozpędu i będzie czekał Was jakiś szok termiczny. Temperatura powietrza zdecydowanie grecka, morza taka, no mniej grecka, bardziej skandynawska bym powiedział. Ale to akurat jest atut w tej sytuacji. I kolega Mateusz Piskorski, który nigdzie nie wyjeżdża, ponieważ walczy z systemem bolońskim. Prawda? Tak, walczy z systemem bolońskim, ale myślę, że znajdę chwilę mimo wszystko na wyjazd na nieodległe ode mnie ze Szczecina polskie morze. Tak, bo kolega ma ograniczone możliwości podróżowania po Europie, więc może to... A powiem, co to jest ten walka z systemem bolońskim. Po prostu kolega teraz walczy z biurokratycznymi absurdami polskiej nauki i polskich uczelni, o czym napisze w najbliższym czasie w felietonie. I kolega Adam Śmiech z Pabianic nigdzie też nie wyjeżdża. No na razie nie. Natomiast ja tylko chcę zwrócić kolegom uwagę, że to polskie morze wspaniałe w pewnym miejscu Mierzei Wiślanej zamienia się w morze imperialistyczne, sowieckie i putinowskie zarazy. Dziękuję Państwu oczywiście i wszystkim, którzy gdzieś wyjeżdżają. Życzę udanych wakacji i do następnego razu. Dziękuję. To jeszcze w ramach komunikatu, bo tu kolega Piasta się zakończy. Przypominam, że 14 lipca jest odsłonięcie pomnika Wołyńskiego, czy raczej takie ofiar Kresów Wschodnich. To jest ta miejscowość, jak się nazywa? Domostawa. I to jest na drodze S19, w drodze do Rzeszowa. Także wiemy, że kluby Myśli Polskiej tam będą obecne. Relacje zamieścimy oczywiście na naszym portalu i w gazecie. A to już wszystko. Był to program Minął Tydzień TV Myśl Polska. Zobaczymy, jak będzie za tydzień, czy żelazny skład, czy nie. Do zobaczenia.